To jest plener awaryjny. Te sekwencje miały być nakręcane na cmentarzu żydowskim przy Okopowej. Z przyczyn epidemicznych cmentarze żydowskie ograniczyły swoją działalność mocno teraz. No i niestety nie dostaliśmy się. Na całe szczęście na Brudno jeszcze można wejść. I ja tu będę na samym początku opowiadał to, co miałem powiedzieć tam. Skąd się w ogóle wziął pomysł, żeby coś tam nakręcać? Tamten cmentarz z Targówkiem wiele wspólnego nie ma. No, może poza tym, że od 1806 roku odebrał tutejszemu cmentarzowi żydowskiemu znaczną część, przede wszystkim tej bogatszej klienteli. On o tyle by nam się tu bardzo w tym filmie przydał, że po prostu przetrwał. I tam można wiele pokazać. A ten odcinek jest o przenikaniu kultur, o przechodzeniu różnych symboli nagrobnych od nas w kierunku wyznawców judaizmu i z powrotem. Wbrew pozorom całkiem sporo takich przypadków było i chcieliśmy troszkę stamtąd z Okopowej pokazać. Będzie parę zdjęć. Szkoda, że nie wyszło to w takiej postaci, w jakiej miało być. Cóż, epidemia. Jest jeszcze coś, co bardzo chciałem pokazać i tu będzie parę obrazków. Szkoda, że nieożywionych. Na Okopowej działał w latach 30. bardzo znany, bardzo kontrowersyjny żydowski rzeźbiarz. Człowiek, który łamał schematy. Naprawdę wychodził poza kanon bardzo mocno. Nazywał się Abraham Ostrzega. Na tutejszym cmentarzu żydowskim jego dzieł nie było. Na Okopowej są. Chciałem trochę o nim poopowiadać. I tu będzie taka anegdotka. No właściwie rzecz się zdarzyła naprawdę. To z moich skromnych doświadczeń. Czasem tam bywam. I kiedyś sobie idziemy z jakąś taką grupą. Pokazałem jeden, drugi, trzeci pomnik autorstwa Ostrzegi. One są niezwykle charakterystyczne. Jak się zobaczy jeden, drugi, trzeci, to już potem się widzi. Widzi się charakterystyczne cechy i potem idziemy sobie gdzieś dalej, coś tam dalej oglądać innego. I ja już tylko tak macham ręką dosłownie i pokazuję, bo stoją gdzieś tam przy tej naszej trasie wędrówki jego pomniki. Idę i mówię, tu Ostrzega, o, tu Ostrzega i tam też Ostrzega. I w końcu po iluś tam takich moich gestach podchodzi do mnie pani i zadaje pytanie. Ja dziś bym zareagował pewnie jakoś inaczej, ale wtedy byłem bardzo mocno zaskoczony. Pani pyta, ja przepraszam, ale nie mówił pan przed czym Ostrzega. Tak mi się pomyślało później, kiedy mi to zaskoczenie przeszło. Dziś bym pewnie powiedział coś w tym stylu. Abraham Ostrzega, słuchajcie przewodnika, bo nie będziecie wiedzieli, o co chodziło. Dziś będzie o wzajemnym przenikaniu się kultur. Ściślej o wymianie międzyreligijnej. Sąsiadów się w ogóle lubi albo i nie. Innowierców, przynajmniej u nas, z zasady jakby jeszcze mniej.
Jednak gdy sąsiedztwo trwa setki lat, bywa, że strony coś od siebie przejmują. W Polsce takie rzeczy się działy. Co ciekawe, katolicy jakoś chyba niechętnie wymieniali się z bardzo im bliskimi kulturowo-prawosławnymi. Trochę to inaczej wyglądało na linii katolicyzm-judaizm. Trudno uwierzyć, bo obie te grupy żyły raczej oddzielnie, niespecjalnie się do siebie garnąc. Różniły nas od siebie religia, język, ubiór, nawet kalendarz. Wszystko mieliśmy odmienne. Patrzyliśmy na siebie co najmniej nieufnie, nieraz wrogo. Tymczasem w warstwie kultury jakaś wymiana się jednak dokonywała. Gdy się pójdzie na cmentarze obu wyznań, po pierwszym szoku wywołanym innością, możemy zacząć dostrzegać nieoczekiwane podobieństwa. Chrześcijaństwo wywodzi się z judaizmu. Mamy sporo wspólnego. Wspólną wartością jest m.in. dekalog. Tak i nie. Zawartość jest zasadniczo ta sama, jednak ten nasz, późniejszy, odrobinkę został zmodyfikowany. Nasze pierwsze przykazanie, w pierwowzorze nosi numer 2, jest króciutkie. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Oryginał ujmuje rzecz bardziej szczegółowo. Przytoczę fragment. Nie wolno ci mieć innych bogów oprócz mnie. Nie wolno ci zrobić sobie figury, ani żadnego obrazu, tego, co jest w niebie na górze, ani tego, co jest na ziemi w dole, ani tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie wolno ci oddawać im pokłonów i nie wolno ci im służyć. To nie jest cały tekst. Dalej są pogróżki, które niczego do naszych rozważań nie wnoszą. Mówiąc najkrócej, aby nie popełniać bałwochwalstwa, nie powinno się tworzyć żadnych wyobrażeń. Jakoś tak, mimo pierwotnego, kategorycznego bardzo zakazu, w żydowskiej sztuce pojawiają się jednak obrazy roślin i zwierząt, natomiast wizerunek człowieka wciąż uznawany jest za niedopuszczalny. Przez wieki powstał rozbudowany system nagrobnej symboliki i tu się robi ciekawie, bo niektóre z typowo żydowskich symboli nieźle się zadomowiły na katolickich nagrobkach, a i po drugiej stronie pojawiają się znaki zupełnie nieortodoksyjne, wzięte z tradycji chrześcijańskiej. Porównajmy te dwa nagrobki. Żydowski i katolicki. Podobne, prawda? Ten z Okopowej jest dość typowy. Na Brudnie, z pewnym zdziwieniem, odnajdujemy zupełnie sporo takich pomniczków. W dwudziestoleciu międzywojennym były całkiem popularne. Tak na cmentarzach żydowskich, jak i katolickich. Może nawet tworzyli je ci sami kamieniarze. Co mnie niedawno na Brudnie zaskoczyło, taka forma po długiej przerwie pojawia się także całkiem współcześnie. Wypada nareszcie wyjaśnić, skąd aż takie zainteresowanie nagrobkami ze złamanym drzewem. Otóż takie uszkodzenie jest w żydowskiej tradycji bardzo charakterystycznym symbolem śmierci. Złamane drzewo, maszt okrętu, świeca to wszystko znaki odejścia z tego świata. Tak. Złamane drzewa przywędrowały na brudnowski cmentarz od żydowskich sąsiadów. Jeszcze o złamanym drzewie. Na Brudnie nie jest to regułą, jednak na większości nagrobków powielających ten żydowski schemat wyraźnie widać
charakterystyczne dębowe liście. I to też u sąsiadów znaczące. Dąb oznacza człowieka sprawiedliwego. Nasi kamieniarze być może o tym nie wiedzieli, ale tak to właśnie jest. Częstym motywem na chrześcijańskich nagrobkach, zwłaszcza tych pochodzących z przełomu wieków aż do lat 20., jest wieniec. Nie wydaje się to niczym dziwnym. Ten znak kojarzy nam się ze zwycięstwem, ale także z pogrzebem. Spójrzmy jednak na żydowskie kamienie nagrobne. Tu również wieniec pojawia się często. Ale rośliny, a zwłaszcza kwiaty, są kojarzone z życiem, więc wygląda to na niekonsekwencję. Nic z tych rzeczy, wszystko jest jak należy. Kolista forma wieńca jest u Żydów symbolem wieczności. Na macewach wspomina się o kręgu życia wiecznego, a wieniec może być bardzo mocno zniekształconym, można powiedzieć ucharakteryzowanym wężem. Skąd tu wąż? Przedstawiamy uroborosa, starożytny symbol nieskończoności. Wąż zjada własny ogon, koniec jest początkiem i to jest właśnie to. Żydowski wąż jako wieniec na katolickim cmentarzu? Niekoniecznie, ale wykluczyć nie możemy. U nas na katolickim brudnie wyobrażeń serca znajdziemy sporo. Ten symbol był lubiany w latach 20. Co zaś się tyczy Żydów, kiedyś podczas zwiedzania sąsiedniego cmentarza zapytano mnie, czy na żydowskich nagrobkach można spotkać symbol serca. Odpowiedziałem oczywiście, że nic mi o tym nie wiadomo. Uszliśmy może kilkanaście kroków i oprowadzani uczniowie mi pokazali takie dwa prześliczne, malutkie serduszka. Surowo zakazane przedstawienia postaci ludzkiej zdarzały się na żydowskich nagrobkach, jednak pojawiały się rzadko i bardzo nieśmiało. Tego pastuszka ze starej macewy wręcz można nie zauważyć. Kiedyś go przypadkiem znalazłem na Okopowej. Abraham Ostrzega odważnie wychodził poza schematy. Wiele z jego pomników w bardziej czy mniej ostentacyjny sposób pokazuje człowieka. Jednego się w jego dziełach nie doszukamy. Twarzy. Ta zawsze była ukryta, zasłonięta, w jakiś sposób niedostępna. Bardzo daleki jestem od twierdzenia, że nasi współcześni twórcy pomników nagrobnych inspirowali się twórczością Ostrzegi. Ale czy pokazane przykłady nie mogą się tak kojarzyć? To już naprawdę coś na deser. Okopowa. Piękny grobowiec pani Leontyny Bergson, kompletnie nieżydowski w formie. Chrześcijańskie sowy, symbole śmierci, powiedzmy, jeszcze są czymś dopuszczalnym, ale te figurki słodkich maluchów... Cóż, mogliśmy się lubić albo i nie, jednak pewne międzykulturowe przepływy są niezaprzeczalne.